Drodzy Państwo, pomysł na modernizację to przede wszystkim ciągłe, zaostrzające się normy środowiskowe, ale nie tylko. Piec zawiesinowy to przede wszystkim większa hermetyzacja, lepsze koszty, jeżeli chodzi o uzyskiwane koszty produkcji jednostkowej miedzi. Poza tym doświadczenia 45-letnie przeniesione z huty miedzi Głogów 2 dały nam podstawy i możliwości do decyzji i w tej chwili na pewno dobrej decyzji związanej z zabudową nowego pieca zawiesinowego, drugiego pieca zawiesinowego w hucie miedzi Głogów, natomiast czwartego pieca zawiesinowego, jeżeli chodzi o tą technologię, jego stadialną technologię produkcji miedzi listy. Jeżeli chodzi o zamysł, pomysł, to lata 2002-2005 pierwsze decyzje, natomiast 2016 to uruchomienie technologii pieca zawiesinowego. Jeżeli chodzi o to, jak nam się to udało, to przede wszystkim zaangażowanie osób, 36 osób, które bezpośrednio brały udział w całym programie i przede wszystkim pozostałe osoby, jeżeli chodzi o zaangażowanie, to ponad 100 osób zaangażowanych w uruchomienie od października. Właściwie do teraz cały czas nasi technolodzy są zaangażowani w technologię, w udoskonalenie tej technologii i w osiąganie coraz to lepszych wyników, jeżeli chodzi o optymalizację procesu.